Siemanko, witam serdecznie, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj będziemy mówić, czy ja będę mówił Wam na temat bardzo ciekawej sytuacji, a mianowicie odłączenie się Katalonii, a sytuacja jeśli chodzi o piłkę nożną, a dokładnie o Barcelonę. Nie będę tutaj się zagłębiał, jeśli chodzi o tematy polityczne, tak, i odłączenie się tutaj Barcelony od... Odłączenie się Katalonii od Hiszpanii nie interesuje tutaj mnie na tym kanale akurat tematyka polityczna. Tylko co by się stało na przykład z Barceloną, z klubem, bo przecież wiadomo, że Barcelona to Katalonia, gdyby doszło do odłączenia się od Hiszpanii. No, przede wszystkim zacznijmy od tego, że prawdopodobieństwo odłączenia się Katalonii od Hiszpanii jest bardzo małe, niewielkie można rzecz prawie że powiedzieć. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że gdyby nawet już to miało miejsce, no to jest bardzo problematyczna sprawa, tak? Z tego co patrzyłem na przykład na Wikipedię, to Katalonia ma powierzchnię 30 paru, no dobrze, już ktoś wie precyzyjnie, to może napisać w komentarzach, 30 paru kilometrów kwadratowych. No to jest na pewno praktycznie 4 razy mniejsze od Poznania, bo Poznań ma ponad 120 tysięcy kilometrów kwadratowych. No i teraz stworzenie wewnętrznej ligi w Katalonii, no byłoby to dziwna, trochę dziwna sprawa. Byłaby to dziwna sprawa, jakby dużo tutaj wiadomo, że Katalonia, większość ludzi w Katalonii, mieszkańców Katalonii zagłosowała za tym, żeby Katalonia się oderwała od Hiszpanii. Są bardzo mocne tam tendencje, nastroje tutaj niepodległościowe, ale tak naprawdę co by się wtedy stało z tą Barceloną, czy wtedy pomyślano, co by się stało z tą Barceloną, no bo patrzcie, gdyby Katalonia oderwała się rzeczywiście od Hiszpanii, to by był nowy byt, nowe państwo, tak? Nowe granice, wojsko, rządy, policja i tak dalej. No i wtedy co? O, sorry po prostu, bo tu mamy Barcelonę, ona jest dobrym klubem, to nie, to Katalonia będzie zewnętrznym po prostu bytem, ale Barcelona będzie należała do Hiszpanii, nie? No więc to jest trochę dziwne, jest to trochę dziwna sprawa. Jest to trochę dziwna sprawa, więc według mnie tak, na pewno by nie powstała Liga Katalońska, bo po prostu jest to na logikę, nie byłoby szans po prostu, nie jest to możliwe, tak, i praktycznie, i teoretycznie nie byłoby tych klubów, jaka by była rywalizacja dla tej Barcelony. Teraz inna kwestia, Barcelona musiałaby się przyłączyć do jakiejś innej ligi, być może jakiejś innej ligi z innego kraju. Tylko tak, która liga by chciała po prostu przyjąć Barcelonę, tak silną drużynę, tak, żeby wszystkich rozwaliła. Gdyby nawet Barcelona została przyjęta do innej ligi poza Hiszpanią, to teraz pozostaje pytanie, jak długo by zajęło Barcelonie całe uzyskanie tak naprawdę tego etapu, na którym teraz jest, czyli bycie tam w Lidze Mistrzów, walka o europejskie puchary, no bo pamiętajmy o tym, że gdyby Barcelona została dopisana do innej ligi, no to nie ma zmiłu się, przepisy są takie same dla wszystkich, tak, musiałaby zaczynać od najniższej ligi, czyli tam lig okręgowych i tak dalej, co de facto byłoby to pewnie dziewiąta, była to by de facto pewnie dziewiąta, bo też dziesiąta liga, no masakra, bardzo nisko i Barcelona oczywiście pokonałaby te wszystkie ligi, ale musiałaby budować mozolnie po prostu swoją markę, z roku na rok przechodzić kolejne tak naprawdę ligi. Na pewno gdyby na przykład doszło do takiej sytuacji, to piłkarze by pouciekali, no bo przecież topowi piłkarze by co powiedzieli, puknijcie się w głowie, nie będziemy grać po prostu, wiecie, tacy dobrzy piłkarze, nawet jak będą pieniądze dostawać, nie będą grać w Barcelonie, która będzie w jakimś innym kraju w lidze na 10 miejscu, nie, znaczy na 10 lidze praktycznie, albo w 7, nie, tutaj każdy chce grać o najwyższe tak naprawdę trofea, nie, czyli tak to by wyglądało. Według mnie, że zostałaby dopisana, natomiast przepisy tutaj UEFA są jednoznaczne, tak, no musiałaby po prostu zacząć od najniższej klasy rozgrywkowej i później automatycznie z roku na rok, czy z sezonu na sezon awansować. Co by się stało wtedy z taką ligą, tak, by została dopisana na przykład do jakiejś ligi, to tak naprawdę Barcelona by ich pokonała, tak, no ale też trzeba pamiętać, że jakby Barcelona to jest klub, który jest budowany od lat, tak, kibice i tak dalej, co teraz nagle dopisze się po prostu do innego,
do innego kraju, do innej ligi, no nie wyszłoby to, nie? Nie wyszłoby. Według mnie, nawet gdyby taka była sytuacja podbramkowa, że Katalonia byłaby osobnym bytem od Hiszpanii, to według mnie najprawdopodobniej Hiszpania jako państwo by zaakceptowała tutaj, zaakceptowałaby pewnie tutaj Barcelonę jako klub hiszpański, nie? Ale na pewno wiązałoby się to z jakimiś większymi podatkami, tak? Czy opłatami. No bo patrzcie, jeżeli masz na przykład Barcelonę w Katalonii, to będzie Barcelona płaciła podatki, gdyby Katalonia była odrębnym państwem, odrębnym bytem. Barcelona płaciła podatki w Katalonii. A w momencie, kiedy na przykład będzie przypisana, będzie w Katalonii, Katalonia będzie miała niezależność, będzie przypisana do Hiszpanii, to by Hiszpania nakazała płacić wyższe podatki, nie? No, zagmatwane, ale tak jest. Dobra, co jeszcze wam mogę powiedzieć? A więc, czekajcie, wezmę jeszcze jakąś trasę. To nie. Może tu. Dobra. No więc tak to właśnie wygląda wszystko, jeśli chodzi o Barcelonę. No bardzo ciekawa sytuacja, no przecież tutaj mamy od lat, nie, odwieczną walkę katalończyków, czyli FC Barcelony z Madrytem. To podkreślona jest, to nie jest tylko walka, jeśli chodzi o politykę, odrębność, ale także po prostu tutaj walka piłkarska, nie? Walka piłkarska na arenie piłkarskiej, na polu piłkarskim. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o Katalonię. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tym, co by się stało, jakie według was by było rozwiązanie całej tej sytuacji, czy by to przeszło, czy też nie, jakby to wszystko wyglądało, jakby to miało po prostu wyglądać. No ciekawe, no jestem ciekawy po prostu, jakby to wyglądało, ale mówię, Katalonia nie doprowadzi do tego, żeby władze Hiszpanii nie doprowadzą do tego, żeby Katalonia się odłączyła, tam już są, zmieniany jest rząd i tak dalej, przedstawiciele, więc na pewno nie dojdzie do takiej sytuacji. Dla ciekawostki mogę powiedzieć taką rzecz, że Katalonia wytwarza 20% PKB dla Hiszpanii i w tej sytuacji po prostu, gdyby się odłączyła, to Hiszpania straci bardzo dużo pieniędzy, tak, bardzo dużo gotówki. Ciekawe nam na przykład była sytuacja, gdyby Katalonia odłączyła się od Hiszpanii, jaki by miała status, czy byłaby krajem Unii Europejskiej? No bo już była osobnym krajem, nie? To co by nie należała do Unii Europejskiej. No jakby tam wyglądała kwestia zawodników, piłkarzy? No to ciekawe. Bo takie to były regulacje, nie? Prawne. No ciekawe. Wielu tutaj jest takich czynników, wiele aspektów, które mogłyby na to wpływać. Teraz są już przepisy dotyczące właśnie zawodników, że można tylu spoza Unii Europejskiej i tak dalej, a w momencie, jak na przykład gdyby Katalonia była osobnym bytem, to pewnie jakby te przepisy miały wyglądać. No przecież UEFA nie dokonywałaby zmian specjalnie dla jednej Katalonii, nie? Przepisu, nawet jeśli to była Barcelona. Tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie by wyglądało. No ciekawa to jest sprawa. Na pewno ciekawa sytuacja. Tak mówię, niektórzy mówili, że może wtedy utworzyłaby Katalonia własną ligę. Wątpię, to jest raczej nierealne. Bez przesady, no nie róbcie sobie jaj po prostu, jak może utworzyć własną ligę tej. No może utworzyć, no ale jaka to była konkurencja dla Barcelony. No Barcelona musi się mierzyć z najmocniejszymi zespołami, najsilniejszymi, nie? Jaka to nie była wtedy konkurencja. Tamte zespoły dopiero by się tworzyły, tak? Ale nie byłyby tak mocne, tak silne. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o Katalonię, czyli jak może mieć praktycznie polityka wpływ, nie, na piłkę nożną. I to ta polityka w dużym wymiarze. No na pewno kibice by byli stratni, gdyby doszło do takiego odłączenia, nie? Na pewno by to było jakieś... Ale by była afera, nie? Gdyby na przykład doszło do takiej sytuacji, że Katalonia występuje i Barcelona po prostu automatycznie też, nie? Musi zaczynać wszystko od nowa. To by był szok, nie? Przecież Barcelona ma kibiców na całym świecie.
To ładnie po prostu by były, ładne cyrki. Nie, ale Barcelona też ma dużo tutaj szejków arabskich, którzy są kibicami, więc wątpię, by były naciski, żeby chociażby Barcelona przynależała, albo nie, albo też, właśnie słyszałem też jeszcze o jednej sytuacji, zapomniałem wam powiedzieć. Trochę to jest dziwne, tak, ale żeby miał po prostu klub dalej istnieć, by było coś takiego, że Barcelona przyniosłaby mi swoje miejsce po prostu gry. Czyli byłoby FC Barcelona, co jest pewnym paradoksem, ale nie było to by w Barcelonie, tylko w mieście, które należy do Hiszpanii. Ale to już nie wiem, po prostu na jakie to by musiało być w zasadzie, które miasto, bo przecież te większe miasta, każde ma klub swój piłkarski i wtedy tak to mogło być, nie? Podobnie było zresztą tak jak tutaj w Wielkopolsce, była Amika Wronki i Lech Poznań. Amika bodajże i Grodzisk Wielkopolski, i Amika została po prostu rozwiązana i właściciel tutaj, czy sponsor Amiki przeszedł z Amiki do Lecha Poznań, nie? Tak to właśnie wyglądało. Do Poznania, nie? Dobra, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napisz, co o tym sądzisz, co o tym myślisz, jak to by się według ciebie rozwiązało. Dosyć ciekawa sytuacja, nietypowa. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam.